W tym filmie chciałabym Wam przedstawić ofertę Glantier, którą mam tutaj u siebie na miejscu. Więc jeśli jesteście ciekawi, co ta firma ma do zaoferowania, to zapraszam do oglądania. W pierwszym filmie opowiadałam Wam właśnie o tym, że mam tutaj kosmetyki marki Glantier i może Wam tu przybliżę. Tu mam taki taki stojaczek i mam tutaj mgiełki i staram się wszystko opisywać właśnie nazwami, bo oczywiście to ma swoje numerki, ale wiecie, no ja nie jestem w stanie wszystkich numerków zapamiętać, jakieś tam pojedyncze oczywiście znam, natomiast nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich. No i żeby było łatwiej mi i klientom, to sobie tutaj podpisuję. Tutaj mamy balsamy do ciała, też właśnie wszystko podpisane, jakie to są zapachy. Tu mamy krem do rąk taki w pompce, jest rewelacyjny. Tu jakieś zapasy. No i tutaj już mam perfumy damskie też. Wszystkie mam opisane, żeby było mi łatwiej po prostu, jak ktoś będzie się pytał o jakiś perfum, czy mam. Mam sporo na miejscu, uważam. O, tu jakiś się przekrzywił, coż tu się stało? Tutaj właśnie, o, mam ich trochę, jeszcze tu jakieś stoją sobie z boczku, tutaj są olejki do kąpieli, są rewelacyjne, 585 to jest mój ukochany, bo to jest odpowiednik My Way, może tak go postawmy, albo nie, może ten męski tak postawię na środku, o, bo są damskie i męskie, o. Tutaj mam właśnie męskie perfumy, takie też, które gdzieś tam najczęściej schodzą. O, też wszystko opisane. Tutaj mam testery. To też za chwilę Wam pokażę. Tutaj mam testery, tester kremu do rąk perfum, tester mgiełki, testery tych perfumetek. Te perfumetki też są fajne, do torebki zwłaszcza, jeszcze są mniejsze roletki i też są super. No i tutaj mam testery. Tutaj jest ich autorski perfum Good Choice, to jest 100 ml, 95 zł, bardzo fajna cena uważam. Tutaj mamy olejek do ciała, do pielęgnacji, z tym, że ja też go korzystam właśnie, wykorzystuję do masażu u moich klientów. Peelingi solne, szkoda, że tylko solne są, bo ja uwielbiam cukrowe i chętnie bym cukrowy używała. Mam ten solny, jest super, ale cukrowy byłby lepszy. I tutaj taki balsam rozświetlający do ciała właśnie z drobinkami, też świetny, o zapachu Silky Heaven, który Wam tu pokażę. Mam perfum też jako tester, ktoś źle mi zakrętkę nałożył. Sobie panie często je testują. To był ogólnie mój perfum prywatny, ale dałam go jako tester. Zobaczcie, jakie przepiękne drobiny złota. I on, jak się nim poperfumujecie, to takie drobinki Wam zostawia. Coś pięknego. Zawsze mam też ofertę specjalną jako zapach miesiąca. 30 zł, 50 ml. One zawsze wszystkie mają 50 ml, te perfumy. No i teraz mam La Vie Belle Leclat, nie wiem jak to się czyta, nie znam francuskiego, więc wybaczcie. No a tutaj mam takie pudełeczko z zawieszkami do samochodu, tu są zawieszki do szafy, te Wam szczególnie polecam, ja kocham, uwielbiam, mam je wszędzie w domu, tutaj w gabinecie i w ogóle. Tutaj mam też takie próbeczki, jakby ktoś chciał, no i tutaj mam też właśnie do kupienia już gotowe te perfumetki, mam ich tutaj trochę, tam pod spodem jeszcze są, też wszystkie podpisane, a tutaj są takie super próbniki, właśnie z nowościami też można sobie je kupić i ten perfum Silky Heaven też 2 ml i on jest też normalnie z tymi drobinkami, tak jak ten oryginalny, o, ciach. Więc można sobie takie coś za kilka złotych dosłownie kupić. I są też takie zestawy, pakiety w takich woreczkach. I tutaj jest właśnie konkretny zapach, czyli ten 553, jak zwykle ja nie pamiętam, co to jest. Carolina Herrera Good Girl, odpowiednik.
I tutaj mamy właśnie w środku 2 ml, jest balsam do ciała, żel pod prysznic i krem do rąk. No i też Glantier ma takie sole do wanny. Ja mam tutaj akurat odprężającą lawendową i limonka z miętą pobudzającą. Jedną ręką będzie ciężko chyba. Właśnie przyszło mi zamówienie. Tu mamy fakturki, katalogi. O, może Wam pokażę ten katalog za chwilkę. Lista perfum, właśnie odpowiedników. O, tu jest ta sól kolejna, o której Wam mówiłam, że mam zamówioną. To jest wyciszająca Passiflora. O, no i tutaj mam na przykład kremik do rąk, damski, męski, kolejne perfumy. Roletka, którą zamówiłam dla siebie. Tak wygląda roletka. O, z taką kuleczką. Mam tutaj żel pod prysznic, właśnie ten olejek myjący. On jest super, bo on jest, słuchajcie, taki gęsty. O, nie wiem, czy to zobaczycie, jest bardzo gęsty i przez to jest bardzo, bardzo, bardzo wydajny. I zapachy są ekstra. I on ma też olej konopny, witaminę E, olej ze słodkich migdałów. 400 ml. 92% składników pochodzenia naturalnego. Naprawdę świetne są te olejki i nie są drogie, bo no tam 30 zł. No i teraz Glantier jako nowość wypuścił właśnie taki sam olejek o zapachu Paris. To jest ich jakby autorski zapach. Też jest świetny. Tutaj mamy 93% składników pochodzenia naturalnego. 300 ml. Co prawda jest trochę mniejszy. Tak to by było. Może pokażę Wam teraz może listę zapachów tak na szybko. Tutaj jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Myślę, że najłatwiej byłoby, jakbyście sobie weszli na stronę internetową po prostu ich i sobie posprawdzali. Tutaj mamy same damskie zapachy. Tu jest cała lista z numeracją. No a tutaj są takie przykładowe, wiecie, odpowiedniki właśnie wypisane z tej listy. To nie są wszystkie, to są takie wybrane, najczęściej kupowane. O. Tak to wygląda. Myślę, że naprawdę sporo tego mają. I tutaj właśnie są nowości, które Wam pokazywałam w tej dziesiąteczce. Czyli Burberry Goddess, Carolina Herrera Good Girl Blush, mój ulubiony, którego mam oryginał w ogóle i właśnie sobie kupiłam tutaj odpowiednik i no, jest identyczny. Gucci Flora Georgius Jasmine, Ariana Grande Good is a Woman, Tom Ford Lost Cherry i Tom Ford Cherry Smoke. Ten też jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. A tutaj mamy męskie, co prawda troszkę mniej, ale te takie najważniejsze myślę, że są. I tutaj też mamy na tych rysuneczkach właśnie pokazane te odpowiedniki. Wszystkie te takie najbardziej znane. A tutaj, no i tutaj są te nowości właśnie, które wyszły. Yves Saint Laurent Myself, Paco Rabanne 1 Million, Hugo Boss Hugo Reflective Edition i Paco Rabanne 1 Million Golden Oat. No ten mi się najmniej podoba, jak ten powąchałam, to może nie będę mówić głośno, co się wydarzyło, w każdym razie nieprzyjemne rzeczy. No i tutaj mamy taki w sumie najnowszy katalog, to jest z sierpnia 24. Katalogi są w ogóle bardzo ładne. Nie wiem, czy tutaj mi wszystko wyostrzy. Tu jest właśnie ten olejek nowy Parigi. To jest to, co już Wam pokazywałam. Można kupić takie zestawy prezentowe. Naprawdę ceny uważam, że są naprawdę spoko. Tutaj mamy taki boks właśnie 5 perfumetek po 15 ml za 80 zł. I tutaj są właśnie numery tych perfum, które są w środku.
Takie też zestawy właśnie perfum. Te białe to są takie perfumy premium, one są o większym zaperfumowaniu. W tych perfumach premium mamy 22% zaperfumowania, a roletka to jest z ekstraktem perfum i aż 44% zaperfumowania. I tutaj też są wypisane zapachy, w których właśnie te zestawy są dostępne. No i tutaj roletka. Roletka też jest dostępna właśnie w wybranych zapachach. Ona jest po 30 zł. Uważam, że ekstrakt 44% za 30 zł to jest naprawdę bardzo dobra cena. No i tutaj tak ogólnie, że tak powiem, przejedźmy to. No i tu są te peelingi solne, to już, o których Wam mówiłam, te żele, balsamy do ciała, olejki, właśnie na których mówiłam, że masuję. Ja masuję na tym oczywiście 585, ale mamy takie trzy dostępne. To jest Calvin Klein Into You, o ile dobrze pamiętam, i Carolina Herrera Good Girl. O ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że tak. No i tutaj kremy do rąk w dużej pojemności z pompką, w mniejszej takie w tubeczce. Mgiełki, które już Wam pokazywałam, no i ten Good Choice, który też Wam już pokazywałam, autorski ich perfum, bardzo, bardzo ładny, dlatego go mam tutaj na miejscu, bo to jest chyba, wydaje mi się, najładniejszy perfum, jak dla mnie, właśnie z ich tych, no takiej autorskiej serii. No już mamy męskie, to też męskie kremy do rąk. Mają też olejki do brody w trzech wybranych właśnie zapachach. No i tutaj te sole, o których też Wam mówiłam. No i ta dziesiąteczka próbek za 5 zł. Tak. No i te zawieszki zapachowe, które też Wam pokazywałam. One nie są właśnie drogie, bo ta duża 10 zł, ta mniejsza do auta, którą mimo wszystko ja też wieszam w szafach za siódemeczkę. Naprawdę świetne są, bo bardzo długo pachną. No i tutaj te zestawy, o których Wam mówiłam, męskie i te damskie. Czyli co my tu mamy? Olejek do mycia ciała, balsam, krem do rąk i perfum. Tak. I to są dostępne w tych dwóch wariantach, tylko damskie i męskie też tych dwóch najbardziej znanych. Mamy też tutaj antybakteryjny żel do rąk. W takiej większej pojemności 500 ml tylko za 25 zł, 100 ml 14 zł. Można też taką torbę prezentową sobie zamówić. No i to tyle. Tak by to wyglądało. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tym filmie. Jeśli jesteście ciekawi tej firmy i macie ochotę coś zamówić, to napiszcie w komentarzu, że Was zainspirowałam. Ja oczywiście nikogo nie namawiam do tego, żeby u mnie cokolwiek zamawiał, tylko po prostu chciałam Wam przybliżyć ofertę tej firmy. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do następnego filmu. Buziaczki!